Mianowicie, będzie chodzić, przydaje się nie chodzić, mianowicie jeszcze takie radiatory, gdzie tutaj moc magnetyczny przyczepi się do tego pewnego magnetyka i oczywiście będzie się poruszał kąt tych ognisk, ale najpierw jeszcze pokażemy na płaskim. To jest taki model, powiedzmy, ruchu elektronu w atomie, prawda? Proszę bądź, tak jeszcze je porobicie i jeszcze krąży wokół własnej oczy się obraca. No a teraz pokażemy tą przestrzeń. To jest właśnie znane radiatorem. Ale jest to wynika z połączenia tych zjawisk mechanicznych i zjawisk magnetycznych. Jak jedzie się. Oczywiście to właśnie.